Was na Pasierbieckim Wzgórzu w czasie naszego dorocznego odpustu. W tym roku, jak wiemy, związanego z 200-leciem poświęcenia Matrasowej Kapliczki. Zanim rozpocznie się msza święta, chciałbym podać kilka informacji organizacyjnych. Gdyby ktoś pragnął skorzystać ze spowiedzi świętej, kapłani spowiadają wewnątrz świątyni oraz wokół świątyni pod arkadami tutaj na placu za stacją czwartą, a także przy bocznym wejściu do sanktuarium. Zachęcamy oczywiście też do nawiedzenia Matrasowej Kaplicy, która znajduje się obok domu pielgrzyma, plebanii oraz do modlitwy przed obrazem Matki Bożej w nowej świątyni, gdzie oczywiście można pobożnie przejść za ołtarz, oddając swe życie Maryi. Przy głównym wejściu do sanktuarium znajduje się również namiot, gdzie można zakupić czasopismo Gość Niedzielny oraz pamiątki związane z Gościem Niedzielnym, a także namiot, gdzie znajduje się stoisko, gdzie można zamówić msze święte, które będą odprawiane przez kapłanów związanych z sanktuarium za wstawiennictwem Matki Bożej Pocieszenia. Toalety znajdują się pod dzwonnicą oraz przy domu pielgrzyma. Tam przy domu pielgrzyma znajduje się również punkt medyczny. Gdyby coś, nie daj Boże, się stało, bo mamy dosyć ciepło, ufamy, że się nic nie stanie, ale tam się taki punkt medyczny znajduje. Przed rozpoczęciem Eucharystii pragnę w imieniu księdza kustosza przywitać wszystkich pielgrzymów, a zwłaszcza grupy zorganizowane, zwłaszcza z Muszyny, z parafii świętego Józefa 25 osób, z Żegociny 250 osób, z Łososiny Górnej 200 osób, z Trzciany 30 osób, z Bilczy 52 osoby. To piesze pielgrzymki czy autokarowe, które zgłosiły się tutaj i cieszymy się Waszą obecnością. Za chwilę rozpocznie się uroczysta msza święta sprawowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Ja pragnę podać intencję mszy świętej, która będzie sprawowana. Ksiądz biskup Andrzej będzie się modlił w intencji wszystkich parafian, pielgrzymów. Ksiądz proboszcz Bogdan będzie modlił się w intencji Leonardy i Andrzeja Herzyk oraz ich dzieci z podziękowaniem za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Pocieszenia. Ksiądz prałat Józef Waśniowski będzie modlił się o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Elizy i Grzegorza Skrzypków, dla ich rodzin, rodzeństwa oraz dla rodzin Skrzypków, Styrnów, Kołdrasów, Dziadowców, Stalów, Marców, Świerczków oraz wszystkich przyjaciół fundacji. Ksiądz Grzegorz Zimoń będzie modlił się za zmarłego Stanisława Ptaszka z intencji pielgrzymów z Bilczy. Ksiądz Adam Kumorek będzie modlił się za zmarłą Antoninę i zmarłego Michała Piątek. Ksiądz Kazimierz Fonfara będzie modlił się za zmarłych Janinę i Andrzeja Krajewskich. Ksiądz Krzysztof Ceglarz w intencji pielgrzymów i parafian z Trzciany. Ksiądz Józef Wątroba w intencji Bogu Wiadomej. Ksiądz proboszcz i wikariusz z Żegociny w intencji pielgrzymów z Żegociny oraz ich rodzin. Ksiądz Marcin Kokoszka będzie modlił się w intencji rodziny Kokoszków z Nowego Wiśnicza, a ksiądz Paweł będzie modlił się z prośbą o powrót do zdrowia po ciężkim porodzie dla Joanny i jej dziecka. Przedstawmy również Bogu wszelkie nasze intencje, z którymi przybywamy na to Pasierbieckie Wzgórze i ze skupieniem oczekujmy na rozpoczęcie Eucharystii.
Księże biskupie Andrzeju, w imieniu wszystkich parafian i pielgrzymów serdecznie witamy Cię w naszym sanktuarium. Cieszymy się darem tegorocznego odpustu,
który możemy przeżywać i wraz z Tobą uczestniczyć we wspólnocie Kościoła. Przez Twoją posługę chcemy odkrywać Kościół, który nieustannie obdarza nas swoją łaską wspólnoty, Słowa Bożego i sakramentów. My wszyscy tu zgromadzeni chcemy starych ojców obyczajem nieść Bogu i Jego Matce hołd uwielbienia oraz prosić, aby troskliwa Matka Pocieszenia była z nami przez kolejne dni naszego życia. Ciebie, Ojcze naszej diecezji, prosimy o modlitwę, słowo umocnienia oraz błogosławieństwo. Bardzo się cieszymy, księże biskupie, Twoją obecnością, jak zawsze na tym naszym odpuście pasierbieckim, a w tym roku szczególnie, kiedy wspominamy te chwile, kiedy 200 lat temu Jan Matras, fundując kapliczkę, równocześnie prosi o poświęcenie ją przez księdza Andrzeja Danka. Dokonuje się to poświęcenie i rozpoczyna się, można powiedzieć, to życie religijne tego miejsca. Chcemy wspominać ten czas, ale równocześnie dziękować Bożej opatrzności za to, że możemy doświadczać tego jubileuszu, ale równocześnie dziękować za tych wszystkich, którzy przez te dwa wieki pielgrzymowali, którzy dawali podwaliny pod to sanktuarium, jak i którzy do tej pory są i trwają tutaj przy Matce Najświętszej, przy Panu Jezusie, przy Panu Bogu. Witamy Cię jeszcze raz bardzo serdecznie, księże biskupie. Ciesząc się Twoją obecnością, prosimy o słowo, o przewodniczenie tej Eucharystii. Również wszystkich bardzo serdecznie witam, drodzy bracia i siostry, na tym naszym pięknym pasierbieckim wzgórzu u Matki Bożej Pocieszenia. Ksiądz Maciej na początku witał i czytał wszystkich pielgrzymów. Nie będę tego robić, tylko ogólnie wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie witam. Też witam wszystkich kapłanów, którzy tutaj są z nami. Dziękuję też i kapłanom, którzy służą nam posługą sakramentalną. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. I wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą Bogą, uczynkiem i zamiarem. Moja wina, moja bardzo wielka. Przedłagam Najświętszą Radię Zawsze, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Składamy, bo wielka jest Twoja.
Boże, Ty przez Dziewicę Maryję zesłałeś swojemu ludowi Jezusa Chrystusa jako źródło pociechy. Spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem zostali napełnieni wszelką pociechą i udzielali jej naszym bliźnim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Jozuego. Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy się stawili przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu. Gdyby wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie. Czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Naród wówczas odrzekł tymi słowami: dalecy jesteśmy od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć cudzym bogom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem. Oto Słowo Boże. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego. Pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Tyś wielką chlubą Kościoła. Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki, w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niechaj Bóg to sprawi, abyś była wywyższona na wieki. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Nie szczędziłaś swego życia, gdy naród nasz był upokorzony, ale przeciwstawiałaś się naszej zagładzie, postępując prawą drogą przed Bogiem naszym. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała.
Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samemu siebie przedstawić Kościół jako chwalebny, nie mający skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie, powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nikt nigdy nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus, Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Oto Słowo Boże. Słowa życia wiecznego. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był przedtem, to duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiadam, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Bożym. Oto słowo Pańskie. Amen.
Czcigodni bracia w kapłaństwie, wielebne siostry zakonne, umiłowani siostry i bracia, czciciele Matki Bożej Pocieszenia. Wszyscy w swoim życiu doświadczyliśmy jakiejś formy strachu, lęku czy też trwogi. Od dzieciństwa to uczucie idzie razem z nami przez życie. Jeden z małych chłopców zapytany, dlaczego dzieci boją się ciemności, odpowiedział: bo w ciemności nie wiedzą, gdzie są. Nie widzą, że są w pokoju, a nie na przykład w strasznym lesie. Przecież jest ciemno. Dzieci same nie potrafią się obronić przed strachem. Dlatego trzymają się kurczowo rodziców albo włączają alarm, czyli krzyczą lub płaczą i w ten sposób reagują na strach. Czego boją się ludzie dorośli? Na to pytanie każdy może sam sobie odpowiedzieć. Ale zapewne jakimś wspólnym mianownikiem naszych lęków jest obawa o przyszłość, strach przed różnymi nieszczęściami, bolesnymi doświadczeniami, przed problemami, z którymi musimy się borykać i obawiamy się, że nie możemy sobie z nimi poradzić. I nawet jako już osoby dorosłe mamy potrzebę, tak samo jak dzieci, żeby w chwilach doświadczenia lęku uchwycić czyjejś mocnej dłoni, żeby znaleźć w kimś oparcie i obronę, uleczenie przed lękiem. O tym właśnie opowiada historia Jana Matrasa, którą mieszkańcy Pasierbca doskonale znają. Ciężko ranny podczas bitwy Jan, pozostawiony na pobojowisku, bał się, że czeka go niechybna śmierć. Jednak w tym dramatycznym położeniu uchwycił się Matki Bożej. Do niej skierował swą żarliwą modlitwę, powierzając swój strach i bezradność i ufnie błagając o ocalenie. W dwustulecie poświęcenia kaplicy Matrasowej ukazuje nam właśnie z jednej strony lęk, który się pojawia u podłoża jej powstania, ale z drugiej strony potęga Bożego Pocieszenia w osobie Najświętszej Maryi Panny. Ileż osób w podobny sposób, tak jak Jan Matras, uciekało się do Maryi. Gdybyśmy mogli zobaczyć w tej chwili twarze tych wszystkich, którzy przed tym obrazem wołali ze łzami w oczach do Matki Bożej, a ona osuszyła ich łzy. Gdybyśmy mogli zobaczyć tych wszystkich, którym pomogła wstać z upadku, ocaliła z nieszczęścia, przywróciła nadzieję i dała pociechę. Ludzie od pokoleń przychodzą przed łaskami, słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia i proszą: potrzebuję Twojej pomocy, Matko, potrzebuję pociechy w utrapieniu. Święty Bonaventura mówił, że inaczej pociesza Bóg, inaczej pociesza człowiek i inaczej pociesza też szatan. Bóg pociesza, dając dobre natchnienia, dając samego siebie. Człowiek pociesza, używając słów. Szatan zaś pociesza, usypiając czujność człowieka na grzech. Można powiedzieć, że Matka Boża pociesza, budząc ludzi z duchowego uśpienia, jak to też czyni bardzo namacalnie, chociażby poprzez liczne objawienia. Maryja wzywa nas do nawrócenia, prowadzi do swojego Syna. W ten sposób także działa w naszym sanktuarium, tutaj w Pasierbcu. Właśnie przy konfesjonałach dokonuje się duchowe uzdrowienie, nawrócenie, pokonanie różnych lęków, które nas gnębią. Ona
przede wszystkim wskazuje na Syna i mówi, to On jest waszą pociechą. Zwróćcie się do Niego, a znajdziecie ukojenie dla serc waszych. Ja wam w tym pomogę. Ja was do Niego zaprowadzę, ale musicie zwrócić do Niego wasze serca. To On musi być w centrum waszego życia. Musicie pozwolić Mu przeniknąć do głębi wasze serca. Pozwolić Mu przeniknąć. Matka Boża uczy nas również żyć z mocy i w mocy Eucharystii i czerpać pociechy z przyjmowania Komunii Świętej. W czytanym dziś fragmencie Ewangelii Jezus mówi: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Człowiek od zarania swoich dziejów szuka trwałego życia, zmagając się ze swoją kruchością, przemijalnością, a w końcu z nieuniknioną śmiercią. Przybywając do sanktuarium, przypominam sobie twarze osób wtedy w kwiecie wieku, które wędrowały razem z grupą. Byłem dzieckiem, gdy przychodziłem tutaj i teraz widzę te twarze już u kresu życia, które osoby nadal do tego sanktuarium przybywają. Ten proces kruchości, przemijalności w wymiarze tym zewnętrznym, materialnym, cielesnym jest dostrzegany. Wiemy, że żadne ludzkie poszukiwania nie przyniosły w tej dziedzinie pokonywania przemijalności zadowalającego rezultatu. Niezwykłe jest właśnie to, iż Bóg, znając te dogłębne nasze ludzkie poszukiwania, wychodzi naprzeciw i daje nam pokarm, który jest prawdziwym pokarmem, zapewniającym życie i to życie wieczne. Chrystus mówi, kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Przemiana, której Chrystus dokonuje w wierzącym, ma bardzo określony cel – doprowadzić go do życia wiecznego. W chrześcijańskiej duchowości znajdujemy bardzo piękny i zarazem głęboki teologicznie temat Eucharystii określanej jako słońce. To słońce zachodzące nad pasierbcem zawsze jest wyjątkowe i prowadzi nas właśnie w kierunku osoby Jezusa Chrystusa, przyrównywanego do słońca, ale w innym wymiarze. Właśnie słońce jest natchnieniem dla tych wszystkich, którzy tworzą monstrancje. One przypominają słońce. W nich wystawiany jest Najświętszy Sakrament. Święta mistyczka Katarzyna Sieneńska opisała swoją wizję, podczas której Bóg Ojciec powiedział do niej: ciało eucharystyczne mego Syna jest słońcem, ponieważ stanowi ono jedno wraz ze mną, słońcem prawdziwym. To prawdziwe i niepodzielne słońce oświeca świat i ogrzewa wszystkich tych, którzy zechcą ogrzać się w Jego promieniach. Eucharystia lśni szczególnym blaskiem w godzinach ciemności powodowanych przez wszelakie nieszczęścia, jakie nas w życiu dotykają. Gdy gasną wszelkie inne światła ludzkiej nadziei i mocy, wówczas jaśnieje moc Eucharystii. Możemy powiedzieć, że nasze pokolenie nie powinno popadać w lęk, nie powinno obawiać się różnych ciemności. Przecież pokolenie żyjące 200 lat temu, w czasach Jana Matrasa, ono miało powody, żeby wyczekiwać Bożej pomocy i pociechy. Głód, ubóstwo, problem z przednówkiem, nieurodzajna ziemia, przewalające się tutaj wojny, powstania narodowe, lęki, obawy, aby przeżyć.
Dzisiaj takich obaw, przynajmniej na razie, nie mamy. Ale jesteśmy prawdopodobnie pokoleniem bardziej poobijanym i bardziej cierpiącym i bardziej potrzebującym Bożej pomocy niż pokolenie sprzed 200 lat, które miało mocne zasady i punkty odniesienia w swoim życiu i być może byli to ludzie o wiele bardziej szczęśliwi niż nasze pokolenie, które niestety cierpi bardzo mocno duchowo, które niestety jest drążone przez osłabienie życia małżeńskiego, rodzinnego, przez różne szalone ideologie, przez wielką samotność, rozproszenie, rozbicie też wewnętrzne. Dlatego potrzebujemy tym bardziej tego światła, które płynie z Eucharystii. Tak bardzo ważne jest, by nasze oczy były zwrócone ku światłu płynącemu z Najświętszego Sakramentu, żebyśmy byli opromienieni blaskiem Jezusa Eucharystycznego i byśmy jak najczęściej przyjmowali Go w Komunii Świętej. Eucharystia to przecież Bóg w nas obecny, a my w Nim. Czyż to nie jest niebo na ziemi i czyż to nie jest źródło naszej najgłębszej pociechy? Przyjmowanie Komunii Świętej jest sięganiem po łaskę Bożą, czyli po Bożą pomoc, bez której nie zdołamy o własnych siłach dojść do nieba, by zaznać wiecznej pociechy. Pocieszenie, które płynie od Boga, to właśnie pewność, że nasze ludzkie cierpienia i smutki będą miały swój kres, zaś radość nieba będzie trwała wiecznie. Umiłowani w Chrystusie, dziś wraz z rolnikami dziękujemy Panu Bogu za tegoroczne plony ziemi. Jesteśmy wdzięczni za to wszystko, co mamy i modlimy się gorąco, ażeby Pan Bóg ustrzegł nas od klęsk żywiołowych i od głodu. Ludzie bardzo łatwo przyzwyczajają się do dobrobytu i niestety dość często przestają wtedy szanować rzeczy najprostsze, zwyczajne, codzienne. Wszystkich nas irytuje postawa roszczeniowa, pretensjonalność, że to czy tamto po prostu się należy. Irytuje nas, gdy ktoś nie potrafi okazać elementarnej wdzięczności. Gdzieś w Polsce samorządowcy ustalili, że nie będzie dożynek w tym roku, nie będą dziękować Panu Bogu, bo przeszła wichura nad tym terenem, no i trochę tam ucierpieli, zwłaszcza jeżeli chodzi o sadownictwo. No taka wizja, coś za coś. Będziemy Cię kochać, szanować, jeżeli będziemy mieć potężne zbiory, jeżeli z hektara będziemy mieć 80 kwintali pszenicy, no to będziemy przeżywać dożynki, będziemy uwielbiać Pana Boga, ale jak będziemy mieć tylko 40, to już się od Niego odwrócimy plecami. To nie transakcja, która się dokonuje między człowiekiem a Bogiem, to jest rzeczywistość wdzięczności, bo Pan Bóg zawsze daje w różnych innych wymiarach, tylko potrzeba, abyśmy to zauważyli. Do bycia wdzięcznym trzeba wychowywać, uwrażliwiać na potrzebę jej okazywania i dawać przykład bycia wdzięcznym. Są ludzie, którzy budząc się rano dziękują Bogu za dar kolejnego dnia życia, za rodzinę, przyjaciół, pracę, zdrowie, chleb na stole, za dobre myśli, pomysły, a nawet za siłę i cierpliwość w chorobie. Wiemy doskonale, że im więcej jest w nas wdzięczności, tym bardziej jesteśmy ludźmi radości, tym bardziej dostrzegamy ogrom dobra, które otrzymujemy od Boga, od ludzi w naszym codziennym życiu. Zauważając właśnie te codzienne sprawy, starajmy się być bardziej jeszcze wrażliwi na tą wielką troskę Boga o człowieka i troskę tylu ludzi, którzy codziennie nas wspierają.
towarzyszą nam w naszym życiu. Otaczajmy też modlitwą polskie rolnictwo i rolników, którzy obecnie muszą borykać się z wieloma problemami i których praca nie jest dostatecznie ceniona. Zmienia się oczywiście struktura rolnictwa. Pamiętacie tutaj małe gospodarstwa, które z trudem, ale żywiły całe rodziny. Dzięki temu, że było nas tutaj 70% rolników czy 80% na tych ziemiach jeszcze kilkadziesiąt lat temu, to rolnictwo kształtowało naszą duchowość, naszą religijność, nasze odniesienie do drugiego człowieka, wrażliwość na przyrodę, właśnie wrażliwość na pomoc Boga, bo przecież od warunków atmosferycznych tak wiele zależało. Pieśni i religijne, i w tym wymiarze świeckim, cała kultura tworzona przez rolnictwo. Dzisiaj zauważamy, że to nie jest rolnictwo, już zwłaszcza na nizinach, że to jest bardziej produkcja. Wchodzi ciężki sprzęt na duże areały. Przede wszystkim trzeba zarabiać, to musi się opłacać. No nie ma już, powiedzmy, tej kultury tworzonej przez środowisko rolników. Trudno z tym walczyć. Takie czasy. Ale zauważamy równocześnie w krajach Europy Zachodniej, chociażby i w Anglii, powrót do małych gospodarstw rolnych, ponieważ tam się dostrzega potrzebę właśnie funkcjonowania w środowisku, które jest leczące w obliczu negatywnych skutków współczesnej cywilizacji. Jeżeli właśnie jest ta działalność rolnicza, która buduje relacje rodzinne, jest więcej czasu dla siebie, jest wspieranie innych osób, jest właśnie tworzenie szeroko rozumianej kultury. W tych czasach ogólnoświatowego kryzysu ekonomii, gospodarki, toczących się wojen, jest w nas dużo troski i lęku o przyszłość. Jest w nas więc troska o siebie, o rodzinę, o innych, o Polskę. I dlatego także jesteśmy dzisiaj tutaj, w tym miejscu. Nam zatroskanym o tysiące różnych spraw Matka Boża powtarza: zwróćcie się do Boga, a znajdziecie ukojenie dla serc waszych. Ja wam w tym pomogę. Pomimo kryzysu wiary, jakie współcześnie drążą ludzi, wielu nadal chętnie pielgrzymuje do sanktuarium. W tym roku zauważamy we wszystkich sanktuariach w naszej diecezji wzrost liczby pielgrzymów. Nie tylko powrót do tego, co było przed pandemią, ale nawet więcej jest pielgrzymujących, i co cieszy, dużo dzieci, młodzieży, rodzin z dziećmi. Nasza tarnowska pielgrzymka, która jutro wchodzi na Jasną Górę, w 90% to są młodzi ludzie. A więc jest optymizm, jest właśnie taka świadomość, jak ważne jest pielgrzymowanie w życiu człowieka. Wyruszają pielgrzymi powodowani ukrytą tęsknotą za Bogiem, poszukiwaniem wewnętrznego pokoju, ciszy i odpoczynku. Pragną umocnić swą relację z Bogiem, z drugim człowiekiem i samymi sobą. Poszukują siły do bycia lepszymi ludźmi. Dlatego trzymajmy się Matki Najświętszej, która z pewnością będzie nam pomagać w życiu tak, jak pomogła Janowi i Matrasowi i niezliczonym innym ludziom. Jeśli będziemy się trzymać Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny, to nie pokona nas nawet największy napór zła. A zatem jest to dla nas znak niezawodnej nadziei, pociechy i otuchy. Amen.
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zgromadzeni wokół Chrystusowego ołtarza, aby oddać cześć Jego Matce, zanieśmy do Boga naszą modlitwę, prosząc Go o potrzebne łaski dla wszystkich ludzi i dzieci narodu polskiego. Módlmy się za papieża Franciszka, obecnego wśród nas biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów i kapłanów, aby swoją posługą dla wspólnoty Kościoła kształtowali w wierzących postawę zawierzenia Chrystusowi z Maryją i przez Maryję. Módlmy się za nasz naród, aby wpatrzony we wzór Maryi pokornie wypełniał wolę Bożą i służył sprawie Królestwa Chrystusa na ziemi. Miserere nobis, miserere nobis, racz wysłuchać prośby nasze. Módlmy się o pokój dla całego świata, szczególnie aby zamiast sporów i nienawiści zapanowała prawdziwa zgoda między wszystkimi ludźmi. Miserere nobis, miserere nobis, racz wysłuchać prośby nasze. Módlmy się za młodzież i dzieci, aby byli nadzieją Kościoła i Ojczyzny oraz dojrzewali do pełni chrześcijaństwa pod opieką Matki, Boga i ludzi. Miserere nobis, miserere nobis, racz wysłuchać prośby nasze. Módlmy się za zmarłych dobrodziejów, pielgrzymów, parafian, aby osiągnęli radość wieczną i znaleźli się w Królestwie Chrystusa. Miserere nobis, miserere nobis, racz wysłuchać prośby nasze. Módlmy się za nas samych, aby obecności obrazu Pani Pocieszenia w Pasierbcu przyczyniła się w naszych sercach i rodzinach do odnowienia więzi z Bogiem i Kościołem dla dobra całego narodu. Miserere nobis, miserere nobis, racz wysłuchać prośby nasze. Znosimy do Ciebie, Ojcze nasz, modlitwę i prosimy o Twoją łaskawą pomoc, którą nieustannie okazujesz naszemu narodowi przez tę,
która jest matką Twego Syna, a którą czcimy jako Matkę Pocieszenia, przez Chrystusa Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć chwały swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Ojcze Święty, przyjmij ofiarę, którą dzisiaj pokornie Tobie składamy, obchodząc uroczystość Najświętszej Maryi Dziewicy. I spraw, aby dla nas zjednoczonych z ofiarą Chrystusa stała się źródłem pociechy w tym życiu i zapewniła nam wieczne zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Znosimy je do Pana.
składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Bartłomiejem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Kapłani z Najświętszym Sakramentem dotrą w każde miejsce celebracji Eucharystii, jak również pod arkady do Lasku Brzozowego na Plac Kamienny. Komunia Święta też będzie rozdawana w środku sanktuarium. Oczekujmy z czcią i szacunkiem.
zbyła strumienie, serca ci składamy, porne dziękczynienie. Posileni paschalnym sakramentem prosimy Cię, Boże, abyśmy oddając cześć Rodzicielce Twojego Syna i przeżywając codziennie w naszym ciele misterium śmierci, umocnieni nadzieją nieba, każdego dnia głosili orędzie zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chcemy dziękować, bo chcemy być ludźmi szczęśliwymi, bo jak nam ksiądz biskup powiedział, ten, kto dziękuje, jest radosny. Chcemy równocześnie dziękować za tą pociechę, która płynie z tego sanktuarium, gdzie Matka Najświętsza równocześnie wskazuje na swojego Syna, który jest dawcą pociechy. Bóg zapłać, księże biskupie, za to Twoje wspólne tutaj z nami bycie, za słowo, za Eucharystię. Polecamy Twoją osobę, Twoją posługę i prosimy właśnie też i
o to Boże błogosławieństwo i też niejednokrotnie o pociechę i siłę dla Ciebie w tej niełatwej pasterskiej posłudze w naszej diecezji. Bóg zapłać jeszcze raz, księże biskupie, za Twoją obecność. Bóg zapłać wszystkim kapłanom, wszystkim Was tutaj zebranym, tak licznie i tak licznie przyjmującym Komunię Świętą. Bardzo, bardzo dziękujemy Wam, że właśnie Eucharystia jest dla nas wszystkich siłą, która rozpala nas i daje pociechę. Bardzo dziękuję również naszemu chórowi parafialnemu pod kierownictwem Pana Marka za tą dzisiejszą wspólną modlitwę. Księże biskupie, bardzo prosimy o błogosławieństwo pasterskie, a udamy się teraz po błogosławieństwie do właśnie kapliczki matrasowej i tam ksiądz biskup poświęci, pobłogosławi kopię obrazu, tego naszego cudownego obrazu, który też tam w tej kapliczce będzie. Zachęcam też, jak ksiądz Maciej mówił w komentarzu do mszy świętej przed mszą świętą, aby też i tam zawitać, zagościć choćby na chwilę, ale przede wszystkim przy Matce Najświętszej w tym naszym sanktuarium. I z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niebe będą dzięki. Gwiazdo śliczna, wspaniała, Słowiczkowie wdzięcznym głosem śpiewają, ach śpiewają. I my też zgromadzeni pokłon dajmy Maryi, czyste serce Bożej Matce darujmy, ach, darujmy. Czyste serce Bożej Matce darujmy, ach, darujmy. O przedrogi klejnocie, Maryjo,
na tym świecie, do Ciebie ma ten się z Tobą raduje, ach, raduje. Do Ciebie ma ten się z Tobą raduje, ach, raduje. Jak szczęśliwy tron Boży, Pan nie Maryi służy. Cherubiny, serafiny śpiewają, ach, śpiewają. Cherubiny, serafiny śpiewają, ach, śpiewają. O Maryjo, Maryjo, Tyś pomocą jedyną, dusza ma się w moim ciele raduje, ach, raduje. Dusza ma się w moim ciele raduje, ach, raduje. Matko pocieszenia, nieba, ziemi i Pani, Tobie my grzesznicy serca niesiem w dani. I w opiekę się oddajem starych ojców obyczajem. Hołd Ci niesiem uwielbienia, święta Matko pocieszenia, nie opuszczaj nas. Życzenie nasze w imieniu Pana, Boże, Kościołowi grzymującemu zapowiedź przyszłej chwały, spraw, aby Twoi wierni, którzy przygotowali ten obraz Najświętszej Maryi Panny w tajemnicy pocieszenia, z ufnością wznosili oczy ku Matce jaśniejącej jako wzór świętości dla Twojej wspólnoty, Twoich wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Zdrowaś, Mary, Rodzico, błagamy Ciebie, święta Dziewico, niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, módl się za nami. Zdrowaś, Maryja, niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, módl się za nami.
świętsza, niepokalana, jak pośród kwiatów lilia, jak wśród gwiazd zorza. Zdraś, Maryja, wśród kwiatów wonna lilia, jak wśród gwiazd zorza. Uciekamy, Boże Rodzicielko, naszymi prośbami, naszych. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, nas polecaj swojemu Synowi. Matko pocieszenia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.